Wow, witajcie. Mój pierwszy, a raczej drugi dzienny vlog. I to opowiem najpierw trochę o tym, jak te vlogi będą wyglądały. No jak widzicie, teraz jest z ręki taka samojebka. Ale to będzie po prostu różnie, prawda? Bo jeżeli na przykład jestem w domu, jak na przykład rano, czy coś po prostu, albo wieczorem, czy w weekend, to po prostu zrobię to na przykład kamerką normalnie i ten, bo też to lepiej trochę wygląda. Ale no, jak jestem teraz na przykład w szkole i mam przerwę czy coś, to właśnie fajnie jest mieć takiego smartfona i nagrać to smartfonem. Zrobiłem jeden dzienny vlog właśnie przed chwilą i nie będę za dużo o nim opowiadał, ale ucięło go strasznie, miał chyba 17 minut, więc powstrzymam się od robienia takich wielkich filmików, właśnie vlogów. Więc opowiem tutaj krótko tylko o tym, co ten... Jak wiecie, jeżeli widzieliście mój poprzedni vlog, wiecie, że jestem fotografem amatorem, można by tak powiedzieć. Nie jestem oczywiście najlepszy ani nic, ale właśnie dzisiaj zacząłem dodawać zdjęcia z mojej najnowszej sesji zdjęciowej. I właśnie podałem wam w poprzednim filmiku mojego DeviantArta i właśnie już parę zdjęć możecie zobaczyć, jednak wszystkie zdjęcia będą właściwie to... Z tym to jest tak, że zdjęcia są, nie wszystkie są wyedytowane, niektóre muszę ja wyedytować, a niektóre musi wyedytować moja znajoma, która również w tej sesji udział brała. Więc po prostu zajmie to trochę czasu. Ja to opowiem o tym, bo zamierzam te vlogi robić właśnie codziennie, jak najwięcej razy. Więc po prostu opowiem przy okazji, jak będzie to tak, w końcu wrzuciłem te zdjęcia wyedytowane. Ale na razie, no to dzisiaj planuję dodać parę zdjęć jeszcze i właściwie te, które mam już wyedytowane. A później resztę właśnie dodać, właśnie wyedytować na przykład jutro czy pojutrze. I jakby zakończyć je na pewien czas to. Planuję również zrobić nową sesję, gdyż to takie trochę nudne. Moim zdaniem najlepszą częścią właśnie fotografowania jest właśnie wymyślanie sesji i na przykład zapytanie się kogoś i słuchaj, chcesz zrobić ze mną sesję, albo żebym na ciebie zrobił zdjęcia i tak, albo nie, powiedzmy tak, no to wtedy się dostaje pomysły i w ogóle to jest naprawdę zajebiste uczucie. I później właśnie w trakcie i ja na przykład najczęściej, teraz już mniej, ale najczęściej lubię być sam na sam z modelką i po prostu ci, którzy robią te fotografowie i właśnie nawet tacy amatorzy zrozumieją, że wytwarza się taka jakby powiedzmy, brakuje lepszego słowa, więź pomiędzy fotografem a modelem czy modelką właśnie w trakcie takiej sesji i na te powiedzmy godzinę, bo to ten właśnie tyle trwa mniej więcej. Kiedyś to były 4 godziny dla mnie, ale z czasem na przykład mogę zrobić taką sesję, na przykład jedna sesja, sesja numer 10, którą znajdziecie tam. Zrobiłem naprawdę masę zdjęć i większość z nich, nie dość, że większość z nich znalazła się na DeviantArcie, bo są po prostu takie świetne. Usunąłem właściwie z tego, co ten, te zdjęcia, które właśnie są podobne, ale są takie powtórki i ten, których była cała masa. Ale tego nie chcę mi się też edytować i ten, bo to w końcu takie nieciekawe trochę oglądać zdjęcia, kiedy są dwie takie same, prawda? Takie same zdjęcia i ten. W każdym razie, no, jest ta sesja tam na tym. Oczywiście dam linkę do mojej galerii na DeviantArcie. Napiszcie, co się podoba, tylko piszcie po polsku, ok? Bo chcę wiedzieć, kto napisał. Znaczy, komentarze napiszcie po angielsku, jeżeli możecie, bo chcę to trzymać tak ten. Ale jeżeli chcecie coś napisać, w sensie notkę, wysłać mi wiadomość, jeżeli macie DeviantArta, to bardzo proszę, piszcie po polsku i ten, bo ja polski umiem, więc po prostu to ten. Tylko po prostu po angielsku ja lubię jak ktoś wejdzie i nie dotyczy tylko Polaków, tylko również dotyczy to na przykład Szwedów, że Szwed. Po prostu lubię jakby utrzymać to, że
nie ma żadnych tych, że ktoś tam wejdzie i sobie wejdzie w komentarze i pomyśli, o, no to tym się podobało na przykład, prawda? Bo moim zdaniem to jest angielska, amerykańska strona, to raz, to dwa, no że są osoby z wielu krajów, więc na przykład ktoś będzie się chciał coś o mnie, nie o coś zapytać i na przykład wejdzie w komentarze, poszuka, patrzy tam sobie polskie pytania na przykład i czy po szwedzku, czy po polsku. No i później zadaję pytanie, na które już odpowiedziałem, więc to oszczędzi mi również czasu, jeżeli ten atak to widzi, że jest po angielsku odpisane i ten. W każdym razie, no, widzę, zobaczcie, pogoda dosyć kiepska, tak kropi trochę, tak wcześniej padało. Jednak jest tutaj słońce i tutaj jest boisko obok mojej szkoły. I tak właśnie dzisiaj się stało, że mieliśmy mieć WF i właśnie odwołali, bo tam ten i właśnie przez cały tydzień nie ma WF-u. Co moim zdaniem jest bardzo, dla mnie to jest bardzo dobre, bo mam taką godzinkę, to właśnie dzień, a mam WF czy raz w tygodniu. To nie tylko to, że mam 3 godziny właśnie wolnego właśnie zamiast tego WF-u w tym tygodniu, gdzie mogę się zająć na przykład jakimś projektem i tak dalej, czy nawet pospać. Bo w piątek mam pierwszy WF i tak to zamiast zaczynać o 9.30, teraz zacznę o 10.30, więc tak trochę więcej czasu mam na jakby wstanie i właśnie zdecydowanie nie mam raczej problemu, ale nie lubię mieć takiego stresu właśnie rano i ten. No w każdym razie, no sesja zdjęciowa. No to jak mówię, dodaję właśnie teraz tą. Właśnie postanowiłem zrobić ten vlog, więc macie linka w tym. Ona się nazywa, to jest sesja numer 12. Tam macie, jak się tam wejdzie, dla tych, którzy nie znają za bardzo DeviantArt, tam są właśnie te foldery i moja filozofia wygląda tak, że te zdjęcia ulubione moje, jak się wejdzie w galerię, no to tam są parę zdjęć i są foldery. Właśnie w te foldery to są właśnie wszystkie zdjęcia, które postanowiłem dodać, ale tam jeszcze również z każdej sesji dodaję po parę zdjęć, w sensie w tych tam poza folderami, żeby no, żeby było zachęcić jakby tych, o zobaczcie, no to tak mniej więcej wygląda, wejdźcie, zobaczcie ten, więc to są jakby takie moje ulubione zdjęcia, albo takie najlepsze zdjęcia moim zdaniem z danej sesji, które po prostu dodaję tam. Tak więc wejdźcie tam i no zobaczcie, no moim zdaniem te sesje stają się bardziej lepsze i technicznie i po prostu są bardziej ciekawsze i ten, mam do, ostatnio od właśnie września mam dostęp do studia darmowego, za darmo mogę po prostu wejść i jeżeli jest wolne, no to mogę robić, bo chodzę na właśnie media, program z mediami właśnie dla, który przygotowuje właśnie tak trochę, uczy o robieniu filmów, fotografii i tak dalej, to ma właśnie w kursie i tak dalej, więc po prostu mogę sobie za darmo wejść w studio, mam kamerę, podpinam i robię zdjęcia, prawda? Wcześniej właśnie dopiero się uczyłem, więc niektóre zdjęcia ze wcześniejszych sesji mogą mieć gorszą lub lepszą jakość, ale właśnie są rzeczy, które dopiero teraz załapałem i to tak właśnie, no, człowiek się uczy, prawda? Tak więc moim zdaniem, jeżeli ja bym wam polecił, jeżeli chcecie zobaczyć moją ulubioną sesję na przykład, to wejdźcie i sobie zobaczcie piątą sesję, czyli Tales of Autumn. Powiedziałem źle. Zobaczcie tą piątą sesję, jest moja ulubiona. Jest moim zdaniem naprawdę świetna, bardzo mi się udała. No i powiedzcie, co o tym myślicie tutaj na YouTubie, o tych zdjęciach. Jeżeli nie macie DeviantArta, no i piszcie jak coś, no to ten, jutro zrobię kolejny vlog, może nie z ten, może nie z ręki, ale no, na pewno będzie vlog. I również teraz się szykuję nad recenzją, właśnie ten filmik z doktorem Hu, prawdopodobnie zrobię coś innego właśnie w tym czasie, jakąś recenzję może czy coś na temat doktora Hu. Myślę, że może nawet dzisiaj siądę, być może zrobiłbym recenzję filmu
z 1996 roku. I później jakby podszedł od czegoś innego, gdyż jest to naprawdę bardzo dobry film moim zdaniem. Czy tam bardzo dobry film, to jest no fajny film. I myślę, że to tak fajnie by z nim zacząć, bo to on był emitowany w Polsce, więc tak fajnie zacząć z czymś, co było kiedyś emitowane w Polsce. No i później zobaczymy, jaka recenzja będzie następna. Przy okazji później jeszcze gdzieś w międzyczasie dodam te filmiki, o których mówiłem w zeszłym filmiku. Tak więc się widzimy.